Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie wszystkich witam w imieniu własnym i Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest nasze kolejne webinarium dla uczniów, uczennic, nauczycielek, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie. I jak żeśmy planowali tegoroczne webinaria, to nie myśleliśmy, że to marcowe będzie przypadało w tak dramatycznym momencie. Inwazja rosyjska na Ukrainę i straszne rzeczy, które się tam dzieją, są tak blisko nas, że no chyba wszyscy jesteśmy porażeni ogromem tego zła, które tam się dzieje. Wczoraj na światło dzienne ujrzały te relacje z Buczy, miejscowości niedaleko Kijowa, przez którą miała iść ta wielka ofensywa, która przez 3 dni miała doprowadzić do zajęcia Kijowa. I no, nie wiem, kto widział te zdjęcia już w mediach, też niektóre z nich są tak drastyczne, że no nie jakby nie zachęcam do tego, żeby wszystkie z wielką dokładnością śledzić, ale na pewno warto wiedzieć, co tam się wydarzyło. Już się mówi o tym, że to są takie ewidentne przykłady zbrodni przeciw ludzkości, ludobójstwa i właśnie przygotowując się do tego spotkania 15 minut temu usłyszałam, że ma powstać takie wspólne ciało, taka jakby forma po prostu no, przygotowująca do oskarżenia sprawców tych zbrodni i że to ma być ciało stworzone takie między instytucjami, to znaczy zarówno Międzynarodowy Trybunał, jak i jakieś instytucje sądowe Unii Europejskiej i to ma być udziałem w kontakcie bliskim z Ukrainą. No jest to dobrze, że to się zaczyna, to nie przywróci nikomu życia, ale proponuję, zanim zaczniemy dzisiejsze spotkanie, to żeby taką krótką chwilą ciszy uczcić wszystkich, którzy zginęli w Buczy, ale też w całej Ukrainie, która tak się dzielnie już tyle tygodni broni. Bardzo dziękuję. To było takie symboliczne chwila po prostu pamięci i hołdu dla tych, którzy zginęli. Także bardzo młodych ludzi w waszym wieku, mówię tu o uczniach, ale też starszych osób, które nie miały siły uciekać. I ta wojna jest bardzo blisko nas. No, nie wiem, nie będę tutaj już nie czasu zabierać, ale pewnie każdy z was się teraz styka z Ukraińcami, Ukrankami, którzy wyjechali, uciekli, musieli wyjeżdżać z swojego kraju. Pewnie macie ich w swoich szołach albo przynajmniej w miejscowościach. To jest bardzo piękne, że Polacy i że wy wszyscy też na pewno im pomagacie. I że to jest taki moment, kiedy te nasze takie wyobrażenia, że już nie ma wojen w Europie i że w ogóle jak one gdzieś są, to gdzieś w jakichś odległych krańcach świata, że to się po prostu skończyło. I że nie bez powodu to dzisiejsze nasze webinarium jest o bezpieczeństwie, to znaczy o tym, co się zmieniło, jakie założenia tego systemu bezpieczeństwa, które do tej pory obowiązywał,
są nadal, że tak powiem, można na nie liczyć, a co tu się w tej chwili musi wydarzyć. No i jakie jest miejsce dla Ukrainy w tych różnych strukturach, które to bezpieczeństwo zapewniają, bo to jest jedna z aspiracji Ukrainy, a widzimy, że to nie jest takie proste, tak? To znaczy, że właśnie i może łatwiej będzie z Unią Europejską, ale też pan Błażej nam na pewno opowie, co musi się zdarzyć, żeby jakie są prognozy, jak chodzi o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. No a już zupełnie inna sytuacja jest z NATO i to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których no tu jakiś jest duży problem do rozwiązania dla całej społeczności światowej, ale też dla Ukrainy, no i dla samego NATO. Pan Błażej Choroś jest z nami. Ja pokażę slajd, na którym jest jego króciutkie bio. Doktor nauk społecznych po Szkole Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To jest taka organizacja społeczna bardzo zasłużona, działająca w Warszawie. Adiunkt, czyli pracownik w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Opolu. I też pan Błażej, my znamy pana Błażeja stąd, że jako członek Team Europe, czyli takiego zespołu eksperckiego, właśnie takich zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej, jeździ albo rozmawia ze szkołami w Polsce o tym właściwie, po co nam ta Unia, co z tego dla nas dobrego wyjdzie. Panie Bożeju, chyba Alicję zerwało, bardzo prosiłbym zacząć. Tak, dobrze. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie. Państwu bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się w tym spotkaniu uczestniczyć. Nie wiem, czy Pani Alicji się uda jeszcze dołączyć, bo chciała jeszcze kilka słów powiedzieć, ale to ja może tylko powiem pokrótce o tym, że to spotkanie chciałbym, aby miało też taki charakter interaktywny, więc jeżeli będą mieli Państwo w międzyczasie jakieś pytania, ja zresztą kilka pytań w trakcie samego webinarium też zadam, na koniec być może nawet jakąś uda nam się dyskusję tutaj urządzić. Natomiast oczywiście mają Państwo czat do dyspozycji, więc zachęcam do zadawania tam pytań na bieżąco. Ci z Państwa, którzy oglądają nas przez Facebooka, również mogą tamten system komentarzy wykorzystać. Ja co prawda sam nie widzę w tej chwili tych komentarzy facebookowych, ale organizatorzy będą je tutaj przekazywali. O czym, proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówili? Będziemy mówili o kwestiach tak zwanego systemu bezpieczeństwa, tak? To znaczy za chwilę powiem, co w ogóle w skład tego systemu wchodzi. Na początek chciałem jednak Państwa jeszcze tylko zachęcić pokrótce, pewnie wielu z Was zna podręczniki do WOS-u wydawane CEO, zarówno w wersji do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej. Zachęcam Państwa do korzystania. To są naprawdę fajne źródła wiedzy, więc na pewno się nieźle sprawdza. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali? Porozmawiamy sobie właśnie trochę o tym, co to jest ten system bezpieczeństwa, z jakich elementów on się składa. Skupimy się na dwóch elementach tego systemu, a dokładnie na Unii Europejskiej i na NATO. No i zgodnie z zapowiedzią trochę porozmawiamy też o perspektywach rozszerzenia obu tych organizacji, w tym rozszerzenia o Ukrainę, bo to jest to, co jest teraz dosyć mocno dyskutowane, więc powiem Państwu o tym, jak to wygląda z punktu widzenia takiego, powiedzmy, prawnego, proceduralnego oraz trochę z takiego punktu widzenia uwarunkowań politycznych i może trochę również geopolitycznych, tak żeby zarysować ten problem w takim nieco szerszym ujęciu. Porozmawiamy o tym, jakie są, w jaki sposób działają te poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, czyli w takim ogólnym założeniu nie będziemy tutaj wchodzili w jakieś bardzo już szczegółowe rozwiązania,
ale jak to działa na poziomie, no, w szczególności NATO i Unii Europejskiej, ale również Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Więc to jest jakby ten zakres dyskusji, czy zakres tego naszego spotkania. I wspomnę Państwu również o tym, jakie działania zostały podjęte już w tej chwili przez poszczególne elementy tego systemu bezpieczeństwa, czy jak on się zachował w sytuacji tej wojny na Ukrainie, bo to jest chyba dosyć oczywiste, i że jakby jesteśmy świadkami też testu tego systemu na różnych poziomach. Widzimy, które jego elementy jak działają. No nie wszystkie oczywiście zostały jeszcze uruchomione, można powiedzieć na szczęście, tak, dlatego że no choćby te elementy, które z naszego punktu widzenia powinny zadziałać w momencie agresji na terytorium nasze czy na terytorium jakiegoś państwa członkowskiego NATO, to są jeszcze mechanizmy, które w tej chwili nie są w użyciu, z czego się w sumie przecież powinniśmy cieszyć, ale już te wydarzenia pozwalają nam nieco spojrzeć na pewne no, główne wyzwania związane z wojną na Ukrainie i właśnie tym, czy ten nasz system bezpieczeństwa zbiorowego działa, czy nie działa. Czy ja mogę dwa słowa? Oczywiście. Bo mnie już oderwało, mnie najpierw urwało, ale teraz już jestem przez chwilę. Ja chcę tylko powiedzieć, że tak, poza tym, że na tym slajdzie jest literówka i powinno być OBWE, a jest OBW, ale ja po prostu, ponieważ wydaję te podręczniki od lat, to mam też oko na literówki. Ale to, co naprawdę chciałam powiedzieć, to, że tu tam bardzo dużo takich nowych pytań się pojawiło, których sobie do tej pory w ogóle nie stawialiśmy. I takie moje generalne pytanie też do pana, ale właściwie do nas wszystkich jest takie, no, że z jednej strony, nie wiem, prezydent Biden i wszyscy mówią, jesteśmy zjednoczeni tak jak nigdy wcześniej nie byliśmy, prawda? A z drugiej strony co chwilę widzimy i słyszymy, że tam to musimy wtedy sankcji w pełni wdrożyć, że z tym SWIFT-em są problemy, to znaczy z wykluczeniem rosyjskich banków z tego systemu takiego międzynarodowego szybkich przekazów. Tak naprawdę ja rozumiem, że to jest proces i że trochę jest jedności, a trochę jest różnic, ale czy my mamy szansę po prostu wszyscy razem jakoś tutaj znaleźć jakieś wspólne pole, w którym się zgodzimy i w którym doprowadzimy do tego, że te sankcje zostaną naprawdę, będą na tyle skuteczne, że nie tylko sam Putin, ale też jakby społeczeństwo rosyjskie, które gdzieś tu jest w tle oraz zaplecze polityczne Putina, że uznają, że to jest, że wystarczy, że to jest koniec tej agresji. Tak, no to jest oczywiście doskonałe pytanie i zadawaliśmy je sobie w zasadzie począwszy od 24 lutego, a trochę nawet i wcześniej, bo już w 2014 roku, kiedy pierwsza odsłona tej agresji się pojawiła. I wydaje mi się, że nie ma tutaj prostej odpowiedzi na to. Tak? Znaczy z jednej strony obserwujemy faktycznie działanie, wspólne działanie, zjednoczone przynajmniej jakiejś części świata, bo to też nie ma się co oszukiwać, że wszystkie kraje tutaj jednoznacznie stoją po stronie Stanów Zjednoczonych, pozostałych państw NATO, Unii Europejskiej i tak dalej. Już jakby pomijając same różnice co do zakresu, tempa, kolejności wdrażania tych sankcji w łonie tych krajów, no są też kraje takie jak Chiny, prawda, których zachowanie tutaj jest, ale też inne duże kraje, Indie, Pakistan, prawda, których zachowanie jest no, ambiwalentne, powiedzmy, a w przypadku niektórych nawet z takim wskazaniem jednak na wspieranie tej narracji rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o samą skuteczność sankcji, no to tutaj też w zasadzie, jak wsłuchalibyśmy się choćby w to, co mówił prezydent Biden, to od samego początku było to, wybrzmiewało to, że sankcje są narzędziem, które raczej nie oczekujemy, że same sankcje spowodują przerwanie działań wojennych, dlatego że ich cechą jest to, że one działają generalnie z opóźnieniem, prawda? To znaczy Rosja, choć wygląda na to, że nie spodziewała się aż tak twardej odpowiedzi Zachodu, ale ona się do tej akcji przygotowywała od dawna, prawda? Więc zgromadziła również środki, które i spodziewała się oczywiście, że będą sankcje, no bo skoro w 2014 roku były sankcje, więc oczywiste było, że i na pewno się Putin spodziewał, że te sankcje będą mocniejsze,
może się nie spodziewał tego przymknięcia SWIFT-u, może nie spodziewał się zablokowania dostępu do rezerw walutowych, no ale na pewno spodziewał się ostrzejszych sankcji niż były wcześniej, a co za tym idzie, też się do tego przygotowywał, więc tutaj raczej same sankcje mają pokazać, czy mają przynieść efekty z czasem, prawda? I oczywiście to też zależy od państw, które te sankcje nakładają, między innymi od nas, ale też od całego bloku, jak Unia Europejska choćby, czy będziemy potrafili prowadzić te sankcje w taki sposób cały czas zwiększający presję, czyli na przykład kiedy uda się wprowadzić sankcje dotyczące handlu surowcami energetycznymi z Rosją, prawda? To jest coś, co tutaj wiadomo, że to by z jednej strony bardzo ubodło gospodarkę rosyjską, no ale z drugiej strony jest oczywiście też ta perspektywa, o której choćby kanclerz Scholz mówił, tak? To znaczy, że trzeba uważać, żeby te sankcje nas gospodarczo nie kosztowały więcej niż Rosji, no bo też kraje europejskie podejmują ten wysiłek wsparcia Ukrainy, prawda? I tu oczywiście jest kwestia wyważenia. Ja akurat mam krytyczny stosunek co do tempa działań i rządu niemieckiego, ale też innych krajów europejskich, ale jakby też staram się dostrzegać złożoność tego problemu. I tak jak mówię, znaczy moim zdaniem nawet gdybyśmy dzisiaj to odcięli wszystko, to i tak nie będzie efektu błyskawicznego, no bo rząd rosyjski jest tutaj przygotowany, do pewnego stopnia gospodarkę może utrzymywać przy życiu, choćby drukując pieniądze po prostu, to wszystko będzie działało z opóźnieniem, wbrew pozorom, jak mówimy o tym, że te pieniądze za surowce energetyczne, które dzisiaj płacimy Rosji, że one idą na zbrojenia rosyjskie, to też jest tylko częściowo prawda, bo przecież to nie jest tak, że Rosja sprowadza sobie hurtowo uzbrojenie gdzieś z zagranicy i te środki na to wydaje. Natomiast oczywiste jest to, że te pieniądze powodują złagodzenie tego ogólnego efektu sankcji. No, do innych kwestii jeszcze gdzieś tam w międzyczasie będę się odnosił, no, ale zachęcam Państwa, jeżeli macie właśnie czy jakiś komentarz, uwagę, pytanie, to w komentarzach wpisywać. Ja tutaj mam akurat te komentarze otwarte, więc będę starał się na bieżąco do tego odnosić. Okej, to przejdę już w takim razie do samego materiału. To, co widzą Państwo w tej chwili na slajdzie, to jest taki schemat pokazujący różne elementy systemu bezpieczeństwa europejskiego. Znaczy, tak naprawdę to nawet jest trochę więcej, tak? Bo Organizacja Narodów Zjednoczonych czy NATO wychodzi geograficznie poza Europę, ale przyjąłem tutaj taką perspektywę europejską, w sensie z Unii Europejskiej albo z Polski, tak? Czyli do jakich elementów systemu bezpieczeństwa my należymy, czy jakie elementy, jakie systemy bezpieczeństwa nas obejmują. I mamy do czynienia tak po pierwsze z takim systemem na poziomie globalnym. To jest system, który jest oparty o Organizację Narodów Zjednoczonych, z Radą Bezpieczeństwa jako taką główną instytucją, powiedzmy, decyzyjną na tym poziomie. I mamy organizację o charakterze regionalnym. Jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jest Pakt Północnoatlantycki, który jest organizacją już stricte militarną. No i mamy Unię Europejską, która jest organizacją regionalną, ale o z kolei niezwykle szerokim spektrum działania, niezwykle takim głębokim poziomie związania państw. Więc te cztery nogi tworzą system bezpieczeństwa europejskiego, który obejmuje nas i wszystkie kraje, czy prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jeszcze za chwilę powiem, bo oczywiście lista państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej nie jest tożsama, więc za chwilkę sobie wskażemy, gdzie te różnice są i tutaj jakieś różnice niewielkie, powiedzmy, w pokryciu tymi systemami będą jeszcze występowały. Ale może na początek, zanim do tego przejdziemy, to powiedzmy sobie, co to w ogóle jest ten system bezpieczeństwa. Używamy tego terminu dosyć często. Co znajduje się wewnątrz, prawda, tej kategorii. Otóż system bezpieczeństwa to jest, proszę Państwa, taki rozbudowany, wieloczynnikowy, no właśnie, system, który odnosi się do takich kwestii, jak na przykład stabilność sytuacji politycznej czy stabilność sytuacji gospodarczej. Odnosi się do tego również poziom poczucia pewności wśród państw i wśród obywateli.
stan równowagi, tak? Czy on jest, czy ta równowaga jest, czy tej równowagi nie ma. Mechanizmy współpracy między państwami i mechanizmy ułatwiające nawiązanie współpracy, utrzymywanie komunikacji. No i wreszcie mechanizmy, które są wbudowane w ten system, zarówno te, które mają charakter wiążący prawnie, jak i te, które mają charakter opcjonalny, które mają sprzyjać powrotowi do stanu stabilności, tak? No bo oczywiście mówimy, czy dzisiaj myślimy głównie o systemie bezpieczeństwa w takim kontekście reakcji na wojnę, która się dzieje, ale oczywiście ten system bezpieczeństwa istnieje również w czasie pokoju, prawda? Jego zasadniczą cechą jest niedopuszczenie do wojny przede wszystkim, a kiedy już jakiś konflikt się wydarzy, wtedy przywrócenie znowu stanu bezpieczeństwa. No i teraz jesteśmy oczywiście w takiej sytuacji, gdzie ten balans, to ekwilibrium zostało zaburzone, toczy się konflikt zbrojny. Można by dużo rozmawiać, skąd on się wziął, prawda? To nie do końca jest temat naszego dzisiejszego spotkania, więc jeżeli jakieś pytania w tej kwestii się pojawią, to oczywiście do tego wrócę, ale tak nie będę akurat tego specjalnie rozciągał. Ja bym poprosiła, żeby pan w jakimś momencie, no bo mówimy właśnie o systemie bezpieczeństwa, wszyscy trochę mieliśmy takie poczucie, że w nim funkcjonujemy, więc jesteśmy bezpieczni. Mhm. Nagle 24 lutego się wszystko, jakby znaki były wcześniej, ale jakby pan mógł w jakimś momencie powiedzieć, bo to jest też być może jakaś lekcja na później, co tu zawiodło. Tak, no za chwilę o tym powiem, bo właśnie zawiodło trochę to, co niestety, i to jakby jest zasadniczy problem, który płynie do rozwiązania dla nas z tej sytuacji w tej chwili przynajmniej, że właśnie zawiódł systemu na poziomie globalnym, prawda? Czyli tego, jak urządzony został system bezpieczeństwa światowego po II wojnie światowej. No jak Państwo wiecie, zadanie utrzymania pokoju i bycie takim głównym forum, platformą współpracy po wojnie, po II wojnie światowej spoczęło na Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest jedyna globalna organizacja o szerokim spektrum działania, którą mamy i to jest główne właśnie forum umożliwiające współpracę pomiędzy państwami. Dookoła tego systemu, znaczy mamy i w samym systemie, w Karcie Narodów Zjednoczonych i w szeregu konwencji dookoła zbudowanych, mamy no, cały szereg norm prawa międzynarodowego, które w bardzo wielu sprawach regulują to, w jaki sposób państwa mają między sobą funkcjonować. I zasadniczo patrząc na, jakbyśmy popatrzyli, jak ten system powinien wyglądać, bezpieczeństwa w oparciu o te reguły, które są w Organizacji Narodów Zjednoczonych i o to, co jest w karcie, i o to, co jest w dodatkowych umowach międzynarodowych w tym systemie zawierane, no to wnioski są optymistyczne, tak? To znaczy mamy system, w którym zasadniczo zakazana jest wojna agresywna. To jest... Nam oczywiście się wydaje, że to jest dosyć oczywiste, że wojna agresywna jest zakazana, ale jakbyśmy spojrzeli tak z perspektywy historii naszej cywilizacji, to nie było wcześniej takich okresów, kiedy wojna agresywna jako taka byłaby zakazana, prawda? To dopiero w zasadzie II wojna światowa zupełnie to zdelegalizowała. Wprowadzony został szereg mechanizmów pozwalających na pokojowe regulowanie sporów. Mamy zasady prawa międzynarodowego, które mówią o tym, że umów zawartych należy dotrzymywać, które mówią o tym, kiedy te umowy są ważne, że nie można umów podpisywać pod przymusem. Mamy w system ONZ wpisaną możliwość nakładania sankcji na kraje, które się do tych norm nie stosują, włącznie z sankcjami o charakterze wojskowym, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory. Jak spojrzymy na historię ostatnich kilkudziesięciu lat, prawda, no to pamiętają Państwo interwencje choćby humanitarne i o takim charakterze peacekeeping, ale też i o takim charakterze peacemaking, gdzie trochę więcej było, że tak powiem, do działania, a nie tylko utrzymywanie rozejmu. Mamy szereg porozumień dotyczących kontroli ograniczania zbrojeń, na przykład nierozprzestrzeniania broni jądrowej, blokady produkcji określonych rodzajów broni i tak dalej. Do tego są stworzone też mechanizmy
kontroli oparte takie na zaufaniu, prawda? Czyli to, że na przykład państwa sobie mogą odwiedzać wzajemnie instalacje wojskowe, sprawdzać fabryki, co tam jest produkowane. Czyli założenie jest takie, że jeżeli tworzymy taki system w miarę otwarty, to on będzie zwiększał zaufanie. No i właśnie, teraz skoro system teoretycznie tak dobrze powinien działać i zakazuje wojny, to dlaczego mamy do czynienia z wojną? Otóż zasadniczy problem, proszę Państwa, w tym konkretnym przypadku polega na tym, że agresorem jest tutaj państwo, które należy do 5 państw, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Kiedy tworzono system Organizacji Narodów Zjednoczonych, przypomnę, że stałymi członkami oprócz Rosji są oczywiście Stany Zjednoczone, Chiny, Francja i Wielka Brytania. Kiedy tworzono system Organizacji Narodów Zjednoczonych, te 5 państw dostało, no Chiny tam się troszeczkę później pojawiły, ale te 5 państw dostało specjalną rolę, to znaczy na barkach tych państw spoczywał taki swoisty, powiedzmy, nadzór nad przestrzeganiem tych norm, które mamy wpisane w Organizację Narodów Zjednoczonych. I znowu, jak uczciwie byśmy spojrzeli na historię Europy i świata po II wojnie światowej, no to tych konfliktów jednak trochę było, prawda? Natomiast to, co różniło je od tej wojny, to to, że w żadnym z tych konfliktów żaden stały członek Rady Bezpieczeństwa nie występował bezpośrednio. Były takie konflikty, jak choćby wojna w Korei, czy później wojna w Wietnamie, które miały taki charakter tak zwanych proxy wars, tak? Czyli tam strony miały silne poparcie stałych członków, na przykład Związku Radzieckiego albo Stanów Zjednoczonych, ale żaden z tych krajów nie toczył bezpośrednio wojny agresywnej, bo to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, to jest bezpośrednio wojna agresywna i Rosja, rozpoczynając tą wojnę, złamała bardzo dużo elementów tego porządku międzynarodowego, począwszy od wypowiedzenia wojny, poprzez złamanie umów międzynarodowych. To jest... Konsekwencje tych działań mogą być naprawdę bardzo poważne, bo jeżeli nie uda się tego systemu przywrócić do poprzedniego stanu, czyli nie uda się w jakiś sposób, no trudno teraz mi tworzyć scenariusze, co by to musiało oznaczać dla Rosji, prawda? Czy na przykład to by się wiązało z usunięciem Rosji z pozycji stałego członka Rady Bezpieczeństwa na przykład, ale jeżeli to złamanie tego status quo, które zostało przez Rosję wprowadzone, miałoby się utrzymać, no to tak naprawdę to oznacza, że globalny system bezpieczeństwa i w ogóle globalny system współpracy opierający się na normach prawa międzynarodowego może się po prostu zawalić. I tutaj scenariusze będą przeróżne wtedy rozwoju, prawda? Jeden z takich scenariuszy to jest powrót do takiego systemu obozów, prawda, na świecie, czyli będziemy mieli obozy skupione dookoła Stanów Zjednoczonych, Chin, być może Rosji, choć Rosja no, oczywiście ma potencjał związany z posiadaniem broni atomowej, natomiast gospodarczo jest krajem jednak stosunkowo słabym, więc eksperci od wojskowości raczej szacują, że to się może skończyć raczej wejściem silnym Rosji w orbitę wpływów chińskich, prawda? A zwłaszcza, że no Rosja tutaj tym pewnym takim opieką, powiedzmy, ze strony Chin w tych działaniach się cieszy, ale to by oznaczało, że wejdziemy w świat, gdzie ta globalizacja, którą znamy, w zasadzie przestanie istnieć, prawda? No, szkoda teraz czasu, żeby zastanawiać się, jak to w szczegółach ten porządek może wyglądać. Myślę, że nie wszystko jest stracone tak naprawdę jeszcze na tym etapie. Nie jesteśmy skazani na taki scenariusz. Być może uda się jednak do tego modelu ONZ-owskiego powrócić, choć on oczywiście będzie wymagał solidnych zmian, no bo widzimy, że no właśnie w sytuacji, kiedy te państwa, które powinny dbać o utrzymanie tych norm międzynarodowych, nawet jeżeli czasami same je naginają, ale dbają, powiedzmy, o to, aby to złamanie nie było takie oczywiste, nie niszczyło tego systemu, no to jeżeli uda nam się do tego wrócić, to być może na tym porządku coś będzie można zbudować jeszcze. No i to jest jakby zasadnicza przyczyna i zasadniczy problem związany z tym, dlaczego tutaj coś nie zadziałało. Gdybyśmy popatrzyli na wcześniejsze konflikty, na przykład wojny w byłej Jugosławii, to tam jednak ONZ z mniejszymi lub większymi problemami, z mniejszymi lub większymi opóźnieniami, Rada Bezpieczeństwa była w stanie uchwalić rezolucje, które jednoznacznie nazywały rzeczy po imieniu i zezwalały
w zgodzie z prawem międzynarodowym wprowadzić na przykład misje humanitarne czy misje wojskowe na teren jakiegoś kraju. Tutaj oczywiście ten jest jedno dosłownie światełko nadziei, jeżeli chodzi o ten wątek ONZ-owski, a mianowicie to jest ta rezolucja ONZ, którą tutaj widzieli Państwo akurat, która została chwilę później, to jest specjalna sesja związana po agresji Rosji na Ukrainę, została podjęta taka specjalna rezolucja potępiająca Rosję. I co w tej rezolucji było ważne? Ważne były dwie rzeczy. Po pierwsze to, że w zasadzie Rosja została sama, jeżeli chodzi o państwa głosujące przeciwko tej rezolucji. Sama dlatego, że poza Erytreą i Białorusią, no to tutaj w zasadzie żadne państwo nie poparło tego, przepraszam, jeszcze Libią, nie zagłosowało przeciwko tej rezolucji. Sporo państw się wstrzymało, już choćby wspomniane Chiny, Indie czy Pakistan. Niemniej jednak ważne jest to, że w tej rezolucji nazwano sprawy po imieniu, czyli nazwano Rosję agresorem i jeżeli będziemy korzystali z mechanizmów międzynarodowych, na przykład przy karaniu osób odpowiedzialnych czy prowadzeniu jakichś postępowań, to jest ważne, że mamy akt międzynarodowy, za którym głosowała większość państw ONZ-u, gdzie Rosję nazwano agresorem, więc nie ma tutaj, nie będzie mogła Rosja utrzymać, prawda, tej swojej wersji o specjalnej operacji wojskowej, która została uruchomiona w zasadzie prewencyjnie, bo już ona miała być zaatakowana przez Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. O tych bajkach przecież państwo słyszeli. A skoro już wspomniałem o tej odpowiedzialności karnej, to może tylko ostatnie zdanie przy tym systemie ONZ-owskim. Mamy również w ramach tego systemu globalnego coś, co się nazywa Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Co prawda ani Rosja, ani Ukraina nie są członkami tego Trybunału, nie ratyfikowały statutu, ale Ukraina po agresji rosyjskiej z 2014 roku, w 2015 roku jednostronnie złożyła taką deklarację do sekretariatu Trybunału, że będzie uznawała jego jurysdykcję w sprawie działań podejmowanych na terenie Ukrainy, co oznacza, że wojskowi, zarówno zwykli żołnierze, jak i ich dowódcy przede wszystkim, którzy wydają rozkazy w tej chwili dotyczące atakowania na przykład cywilów, szpitali i tak dalej, będą mogli ponosić odpowiedzialność przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Więc być może tutaj to narzędzie uda nam się skutecznie wykorzystać. Z pewnymi ograniczeniami, nie będę wchodził w szczegóły, tam na przykład zbrodnia agresji akurat nie wchodzi w grę, więc nie można tak od ręki będzie postawić Władimira Putina przed tym Trybunałem, ale na pewno wszystkich dowódców wydających rozkazy na miejscu, więc jeżeli potwierdzi się na przykład to, co dzisiaj gdzieś tam czytamy o osobach, które być może są odpowiedzialne, czy wydawały rozkazy, dowodziły jednostkami, które się znajdowały w Buczy choćby, to być może te osoby będą mogły być postawione przed Trybunałem. Wiedzą Państwo, nawet jeżeli nie uda się szybko przed ten Trybunał doprowadzić, to też trzeba mieć świadomość, że jak ktoś jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, to znaczy, że może być zaaresztowany w każdym kraju, który jest stroną tego traktatu, który ten Trybunał uruchomiło. Więc wiem, że to jest może marna pociecha z punktu widzenia ofiar, jakie widzimy na Ukrainie, ale żołnierze, dowódcy, wszystkie te osoby, które będą miały postawione zarzuty przed Trybunałem, nawet jeżeli nie będą szybko aresztowane, to na pewno nie będą mogły sobie swobodnie podróżować po świecie, ich plany wakacyjne będą ograniczone wyłącznie do kilku krajów azjatyckich, nie będą sobie mogły pojechać gdzieś do Francji, Wielkiej Brytanii, korzystać z uroków przyjemnego życia na bogatym zachodzie, a jeżeli spróbują, to będą mogły zostać aresztowane. No. Ja jedno zdanie tu chcę wtrącić tylko, jeśli można, że przecież jak w trakcie wojny na Bałkanach, w Jugosławii, też Serbowie i wszyscy, i Tudżman, wszyscy inni uważali, że nigdy żaden trybunał się do nich nie dobierze, że to są jakieś po prostu mrzonki świata i że oni tutaj są bezpieczni, mają swoje zaplecze, które najpierw ich będzie za nich walczyć i z nimi walczyć, a potem ukryje. No a wszyscy zostali pod tym trybunałem, pod ten trybunał postawieni z
skazani i siedzą, więc to jest na szczęście taka rzecz, która może nie te młyny sprawiedliwości czasem mielą kilka lat, ale wydaje mi się, że się powinni rosyjscy agresorzy już powoli zacząć bać. No zdecydowanie dobrze byłoby, gdyby mieli świadomość tego, prawda, bo no właśnie o ile te najwyższe elity, które dysponują jeszcze gigantycznymi pieniędzmi, to mogą liczyć na to, że uda im się gdzieś tam skutecznie ukrywać, powiedzmy, ale po pierwsze to jest już ukrywanie, a nie życie i korzystanie z komfortów życia i dla nich, i dla rodzin, prawda, a po drugie jednak większość osób, które podejmują te decyzje na miejscu, nie dysponuje nie wiadomo jakimi zasobami, prawda, finansowymi, więc być może również ta świadomość odpowiedzialności stoi trochę za tym, o czym słyszymy, że jednak żołnierze rosyjscy dezerterują, uciekają, zostawiają tą broń i tak dalej, prawda, może to jest jeden z czynników. Okej, więc mamy już omówione ONZ. Druga noga to jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jest organizacja, która być może część z Państwa słyszała albo pamięta z zajęć na przykład z historii, coś takiego jak KBWE, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jest taka organizacja, która została powołana jeszcze w czasie zimnej wojny, która była takim pomostem, który miał umożliwić współpracę pomiędzy no właśnie tym blokiem amerykańskim i blokiem radzieckim. I to jest coś, co ta współpraca w dużej mierze doprowadziła najpierw do takiej odwilży w stosunkach, a później umożliwiła też ten proces już na przełomie lat 80. i 90. demokratyzacji i wkroczenia praw człowieka również do tego bloku radzieckiego. Ta organizacja w odróżnieniu od ONZ-u nie posiada żadnych możliwości takiego twardego działania, nakładania sankcji, wysyłania sił zbrojnych. Nie, to jest mechanizm, czy platforma, gdzie stworzono cały szereg mechanizmów umożliwiania współpracy. Ona w tej chwili zupełnie się niestety nie sprawdza, to znaczy nie sprawdza się, w pewnym sensie bym powiedział, nie sprawdza się, bo też nie została zaplanowana do takich akurat momentów. Czyli ona była wykorzystywana dosyć intensywnie przed wybuchem wojny jeszcze. Bardzo wiele spotkań organizowano, zresztą Polska tutaj akurat jest od początku tego roku przewodniczy OBWE, to jest w tej chwili przewodniczącym tymczasowym jest polski minister spraw zagranicznych. Organizowano szereg spotkań, no problem tylko polega na tym, że Rosja brała udział w tych spotkaniach, na każdym spotkaniu mówiła, że to jest, że informacje o tym, że planowana jest agresja na Ukrainę, są informacjami nieprawdziwymi, prawda? Więc jakby rozumieją też Państwo ten zasadniczy problem. Jeżeli jest jakieś duże państwo z liczną armią i ono strasznie prze do wojny, to możliwości takiego fizycznego powstrzymania tego państwa są bardzo ograniczone. W zasadzie musielibyśmy mówić tutaj o jakiejś wojnie prewencyjnej, prawda? No bo były podejmowane próby negocjacji, były podejmowane próby negocjacji również z taką marchewką, prawda, czyli dawania Rosji jakiejś perspektywy korzyści wynikających z deeskalacji. Były spotkania z Kijem, czyli straszenie, sankcje, prawda, zapewnianie o jedności. Rosja była absolutnie, widać, zdecydowana na ten konflikt, więc tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że plan ten został, że ta decyzja została podjęta gdzieś tam w ciągu kilku dni, prawda? Nie, to była operacja, dzisiaj to widzimy, zresztą no te informacje wywiadu amerykańskiego, pani Alicja o tym na początku mówiła, w zasadzie zobaczcie, wiedzieliśmy, że ten konflikt się wydarzy, prawda? To znaczy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem te wywiadowcze informacje ujawniane przez Amerykanów potwierdzały, że to się, że są takie plany, że one są wdrażane w życie i swoją drogą myślę, że ta szybka reakcja Zachodu jednak dosyć i pomoc Ukrainie i w wymiarze wojskowym, w wymiarze finansowym i dozbrajanie Ukrainy tuż przed samym wybuchem wojny, bo to też przecież się działo, no to jest efektem tego, że państwa Zachodu były jednak przekonane, że ta wojna się wydarzy. Gdyby myślały, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, to raczej na tak daleko idące akcje by się nie zdecydowano. Oczywiście no, z dzisiejszej perspektywy pewnie można by powiedzieć, że jeszcze głębsze te działania powinny być i jeszcze wcześniej, prawda? No ale tak to wygląda. W każdym razie OBWE być może wróci do gry jako element systemu, kiedy już ten konflikt się zakończy,
prawda? I tutaj też warto powiedzieć, choćby dlatego, że jesteśmy dzień po wyborach na Węgrzech, gdzie właśnie OBWE też miało swoją misję, że to jest też organizacja, która zajmuje się takim pokojem szeroko rozumianym, czyli nie tylko militarnie, ale też prawa człowieka, prawo obywatelskie, prawo wyborcze. Między innymi w Warszawie jest biuro OBWE, które zajmuje się monitoringiem wyborów. No i właśnie to przedstawiciele tego biura brali udział w takim długofalowym sprawdzaniu sytuacji na Węgrzech, a wczoraj w dniu liczenia głosów też oczywiście tam byli. Możemy się spodziewać wkrótce raportu. Ten raport wstępny, który był prezentowany na początku, czy w lutym, chyba nie na początku, gdzieś w połowie lutego, on jednoznacznie wskazywał na deficyty demokratyczne, jeżeli chodzi o proces wyborczy na Węgrzech, poniekąd zresztą podobny do tych deficytów, które mamy w Polsce, czyli dotyczące na przykład kwestii przede wszystkim nierównych zasad wyborczych, prawda? Czyli nierówności w dostępie do mediów. Na Węgrzech to jest jeszcze kwestia finansowania, dostępu do billboardów i tak dalej, prawda? Tam ta sytuacja jest pod wieloma względami gorsza niż u nas. No dobra, to wreszcie NATO. NATO to jest ten obszar, który chyba jest, kiedy myślimy o bezpieczeństwie wojskowym, to jest organizacja, która jako pierwsza przychodzi nam do głowy. To jest organizacja, która już ma dosyć spory staż, bo działa, została powołana w kwietniu 1949 roku. Za chwilę od dzisiaj. Zobaczcie, tak się złożyło. Rocznica podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest organizacja o charakterze sojuszu obronnego, który funkcjonuje w oparciu o tak zwane wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, czyli to nie jest organizacja, która posiada jakąś własną, osobną armię, tylko opiera się o współpracę pomiędzy armiami poszczególnych państw. Nie będę wchodził w szczegóły, jak zorganizowana jest ta współpraca wojskowa NATO, bo to znacznie wykracza poza zakres tego webinarium dzisiejszego, ale najistotniejsze z tego jest to, że państwa członkowskie NATO utrzymują wysoki poziom współpracy własnych sił zbrojnych, wysoki poziom konsultacji na szczeblu i wojskowym, i politycznym. Są specjalne jednostki rozsiane po różnych państwach członkowskich NATO, które zajmują się i koordynowaniem, i kierowaniem różnymi akcjami, w których NATO uczestniczy, są dowództwa i tak dalej. Do NATO należy 30 państw. Za chwilę będziemy mieli taką mapkę, to zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Tak jak tylko mówiłem wcześniej, zaznaczę ponownie, że ta lista państw członkowskich, jeżeli chodzi o NATO i Unię Europejską, nie jest listą tożsamą. No i teraz, jaka jest istota współpracy w ramach NATO? Momencik. Tutaj tą mapę może najpierw, a za chwilę wrócimy do tego, jak ten mechanizm działa. Zobaczcie, tutaj widać listę państw członkowskich w Europie. To nie są oczywiście wszystkie państwa członkowskie, ale już widzicie po tej mapie, że są tutaj kraje, które do Unii Europejskiej nie należą, prawda? Zobaczcie tutaj zwłaszcza na południu bardzo duży kraj Turcja, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, z kolei na północy Norwegia, ona też nie jest członkiem Unii Europejskiej. Za chwilę was jeszcze zapytam, jakie jeszcze są kraje, których tutaj nie widać, to możecie sobie w międzyczasie sprawdzić i później będziecie gotowi do odpowiedzi. Tutaj również ta część Bałkanów Zachodnich, Albania, Macedonia Północna, to też są Czarnogóra, to też mamy tutaj kraje, których status w Unii Europejskiej jest inny. No właśnie, ale jak działa ten mechanizm, jak działa NATO, tak byśmy powiedzieli, tak? Bo no być może większość z Państwa słyszała hasło artykuł 5. Artykuł 5 mogą Państwo tutaj sobie zobaczyć na slajdzie, jego treść. Ja powiem, w jaki sposób on działa. Zasadniczo istotą sojuszu, która jest w tym artykule zawarta, jest to, że napaść na którekolwiek państwo członkowskie NATO będzie uznana za napaść na wszystkie kraje członkowskie.
No, zobaczcie, to jest w pierwszym zdaniu. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym. Natomiast w tym artykule warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden zapis, o którym czasami zapominamy. Zobaczcie ostatnie końcówkę tego akapitu. Stronom napadniętym podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami, działania, jakie uzna za koniecznie, łącznie z użyciem siły zbrojnej. Więc w przypadku artykułu 5 napaść na każde państwo członkowskie jest równoznaczna z napaścią na wszystkie państwa członkowskie, ale nie ma tutaj automatycznej reakcji wojskowej. Znaczy państwa członkowskie mogą zareagować w różny sposób. Mogą wysłać pomoc wojskową, mogą wysłać pomoc finansową, a mogą udzielić bezpośredniej na przykład, czy wziąć udział w interwencji wojskowej. To państwa członkowskie będą o tym decydowały. I dlatego tak ważne były te wizyty prezydenta Bidena i wsłuchiwanie się w to, co on mówił, ponieważ chodziło o uzyskanie jednoznacznej deklaracji, przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też ze strony innych państw członkowskich NATO, że jeżeli ta wojna, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, rozleje się na państwa członkowskie, to pozostałe państwa NATO nie będą wahały się również z użyciem pełnego wachlarza środków, również z użyciem siły. No i to zostało jednoznacznie w zasadzie przez prezydenta Bidena tutaj powiedziane. Oczywiście chciałbym, żeby te rozważania, co by było gdyby, zostały wyłącznie na poziomie co by było gdyby, ale tutaj jeszcze tylko taka mała dygresja dotycząca tego, dlaczego te deklaracje amerykańskie zwłaszcza są takie ważne. Otóż dlatego, że międzynarodowa pozycja Stanów Zjednoczonych w dużej mierze opiera się na gwarancjach bezpieczeństwa. Na całym świecie są takie kraje, które są związane z sojuszem ze Stanami, nie tylko w NATO, prawda? Mamy Australię, mamy Japonię, mamy Tajwan, to są kraje, które mają umowy wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, nie są członkami NATO. Amerykanie w niektórych z nich stacjonują, ale to nie jest takie stacjonowanie po 100 tysięcy żołnierzy, tylko raczej takie symboliczne. Więc bezpieczeństwo tych krajów, czy polityka bezpieczeństwa tych krajów w dużej mierze opiera się na tym, że w sytuacji zagrożenia Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą wojskową. I teraz, gdyby Stany Zjednoczone po takich deklaracjach tej pomocy wojskowej nie udzieliły, to by momentalnie oznaczało totalny upadek tego konceptu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. I prawdopodobnie by też błyskawicznie doprowadziło do konfrontacji z Chinami, które by od razu postanowiły to wykorzystać, prawda, tą słabość, zwłaszcza że pozostałe kraje sojusznicze by się zaczęły od Stanów Zjednoczonych odwracać, bo zobaczyłyby, że skoro jedni sojusznicy nie są brani w obronę, no to te same gwarancje dla nas też są mało ważne. I w dużej mierze zapewne Władimir Putin i Chiny liczyły na to, że właśnie ta reakcja Zachodu będzie taka słabsza, prawda? Że tutaj nie będzie takich jednoznacznych deklaracji, nie będzie wysyłania kolejnych sił do Europy, co się przecież dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o wojska amerykańskie. I to by doprowadziło do erozji tego zachodniego systemu bezpieczeństwa. Na razie tu się nic takiego jeszcze nie wydarzyło. Oczywiście słyszymy prezydenta Zeleńskiego, który prosi o pomoc wojskową. Słyszymy nawoływania mówiące o przekazaniu tej pomocy wojskowej również, ale tutaj no, trzeba też pamiętać, że Ukraina nie jest członkiem w tej chwili Paktu Północnoatlantyckiego i jest zasadniczy problem związany z taką granicą pomocy, którą można udzielić, która nie będzie jeszcze się kwalifikowała jako bezpośredni udział w wojnie, prawda? To nie jest jednoznacznie zarysowana granica. Znaczy możemy oczywiście powiedzieć, że gdyby tam wojska natowskie wkroczyły, to wtedy już nie ma wątpliwości, prawda? No, ale już kwestia przekazania określonych rodzajów broni, takich jak na przykład czołgi czy samoloty, tutaj już jesteśmy trochę w takiej szarej strefie. Na razie Zachód to wyklucza, ale no zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Na pewno wśród specjalistów od prawa międzynarodowego nie ma tutaj jakiejś zgody, gdzie leży ta granica. Nie ma wątpliwości, że
NATO angażuje się po stronie Ukrainy, więc jakby tutaj nikt nie udaje, że NATO zachowuje jakąś neutralność, natomiast nie angażuje się w tej chwili bezpośrednio siłą wojskową. No właśnie, czy ktoś z Państwa słyszał o tym, aby kiedykolwiek NATO podjęło takie działania w oparciu o artykuł 5? Podpowiem, że raz w historii zdarzyło się, że został ten artykuł 5 wykorzystany. Jeżeli wiecie, o czym mowa, to zachęcam do odpowiedzi na czacie i za chwilę do tego wrócimy. To jest trochę zaskakujący moment, kiedy akurat ten artykuł 5 został uruchomiony, ale tylko raz w historii zdarzyło się, aby państwo członkowskie zostało zbrojnie zaatakowane, uznano to za atak w ramach artykułu 5 i była odpowiedź pozostałych państw członkowskich. Proszę się zastanowić, wpisywać odpowiedzi na czacie i za chwilę do tego wrócimy. Bardzo zachęcam. Ja już wygooglałam, ale nie powiem. No właśnie, można szybko skorzystać z pomocy. Zaskakujące, dlatego nie pamiętałam i musiałam wygooglać, kurczę. Dobra, za chwilę do tego wrócimy, a na razie powiedzmy sobie trochę o Unii Europejskiej. Czwarta noga tego bezpieczeństwa, tego systemu bezpieczeństwa, w którym się znajdziemy. I o trzech kwestiach chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Po pierwsze, o roli bezpieczeństwa w ogóle w samym koncepcie integracji europejskiej. Po drugie, o czymś, co się nazywa wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. I po trzecie, o działaniach, jakie Unia podejmuje wobec wojny na Ukrainie. O, widzę, że tutaj pani Edyta już odpowiedziała po zamachu z 11 września. Tak. I to może być zaskakujące, że tak naprawdę do tej pory, zobaczcie, raz tylko ten artykuł był uruchomiony i to była pomoc w reakcji na atak na Stany Zjednoczone, prawda? Bo to zostało uznane za atak na ziemi amerykańskiej przeprowadzone i znaczna część państw członkowskich NATO wzięła udział w wojskowej misji, którą później Stany Zjednoczone przeprowadziły w Afganistanie w odpowiedzi na tą agresję. Więc można jeszcze powiedzieć, że jest dodatkowy argument stojący za wiarygodnością Stanów Zjednoczonych, że do tej pory tylko raz była, powiedzmy, taka chwila próby, gdzie trzeba było Stanom Zjednoczonym pomóc i państwa sojusznicze tutaj się nie wahały, prawda? Więc mamy prawo oczekiwać dokładnie takiego samego zachowania od Stanów Zjednoczonych. No dobra, wracając do Unii Europejskiej, po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że jednym z katalizatorów w ogóle powstania Unii Europejskiej, jednym z katalizatorów uruchomienia procesu integracji europejskiej była chęć zapewnienia pokoju. Dlatego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, bo to miał być mechanizm, który miał zapobiec kolejnym wojnom w Europie. I zapobiegał skutecznie, ale no oczywiście tylko w obrębie państw, które w tym procesie integracji uczestniczyły, tak? No mieliśmy konflikty, choćby już wspomniana Jugosławia, teraz Ukraina, one dotyczą państw, które niestety no nie weszły do Unii Europejskiej. Być może gdyby weszły, to udałoby się tutaj temu zapobiec, choć jakby idea integracji europejskiej mówiła przede wszystkim o ochronie, jakby takiej, czyli żeby państwa, które są w organizacji, nie chciały walczyć z innymi państwami, które są w tej organizacji. Tutaj musielibyśmy zatem w przypadku Ukrainy myśleć o koncepcie, gdzie Rosja by również była członkiem Unii Europejskiej, no to jest no w tej chwili oczywiście zupełnie absurdalne w ogóle myślenie o takiej perspektywie. Więc o tym warto pamiętać, że ten model współpracy europejskiej od początku miał prowadzić do utrzymania pokoju. Jego celem nie były korzyści gospodarcze, to miało być narzędzie tylko, natomiast celem było utrzymanie pokoju w Europie. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, być może Państwo o niej słyszeli. Od samego początku tak naprawdę integracji europejskiej był taki pomysł, że należy tą współpracę wojskową rozwijać. Jeszcze w latach 50. pojawił się pomysł czegoś, co zostało nazwane wspólną polityką obronną, ale okazało się, że ta współpraca na niwie gospodarczej znacznie łatwiej szła niż na niwie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. To są jednak obszary niezwykle silnie związane z poczuciem suwerenności państw
państwa członkowskie, najpierw wspólnot europejskich, dzisiaj Unii Europejskiej, mają różne priorytety, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Inaczej zagrożenia, czy mają inną listę priorytetów w zagrożeniach Hiszpanie i Francuzi, a inną my na przykład, czy kraje bałtyckie. Rosja była postrzegana jako zagrożenie przez Polskę i kraje bałtyckie od samego początku, ale na przykład z perspektywy Hiszpanii większe zagrożenie destabilizacją pochodzi z południa, z północnej Afryki choćby, a nie ze wschodu. Więc to były oczywiście rzeczy, które utrudniały popchnięcie tej współpracy do przodu. Sytuacja się trochę zmieniła po traktacie z Lizbony, gdzie pojawiły się dodatkowe mechanizmy współpracy. Nie były one super szeroko wykorzystywane, ale na przykład pojawiła się możliwość prowadzenia wspólnych badań nad nowymi rodzajami broni, wspólnych zakupów broni, współfinansowanych z budżetu europejskiego działań, które miały na przykład ułatwiać koordynację działań pomiędzy armiami poszczególnych państw członkowskich. Pojawiła się wreszcie możliwość tworzenia wspólnych misji wojskowych i cywilnych. Dużo więcej ruszyło się w tej sprawie po tym, jak prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Dlatego, że jak Trump zaczął mówić o tym, że NATO jest martwą organizacją, jest do niczego nieprzydatne i w ogóle jak państwa europejskie nie będą płaciły, to Stany Zjednoczone nie będą ich broniły, no to kraje europejskie zaczęły dosyć gorączkowo myśleć, ok, to znaczy, że musimy mieć jakiś wariant B, tak? To znaczy, co robić, jak Stany Zjednoczone faktycznie któregoś dnia stwierdzą, że tutaj nie mają wcale swoich ważnych interesów. I ta współpraca wojskowa za czasów Trumpa dosyć mocno ruszyła do przodu. No, to, co widzimy dzisiaj, pokazuje, że no, krytycznie patrząc trochę na, może nawet nie tyle na samą Unię, co na państwa członkowskie bardziej, tak? Że żadne państwo nie jest na takim etapie, aby było w stanie przyjąć na siebie rolę lidera. Jednak w sytuacji tego zagrożenia widać, że tutaj Stany Zjednoczone w tej współpracy wojskowej pozostają niekwestionowanym liderem, choć oczywiście możemy tylko puścić wodze wyobraźni, co by się działo, gdyby prezydentem był Donald Trump, który to bezpieczeństwo stawiał jednak transakcyjnie, prawda, a nie partnersko w taki sposób jak Joe Biden. Więc to moglibyśmy być w zupełnie innej, znacznie gorszej sytuacji. Niemniej jednak jesteśmy skazani, ale w pozytywnym, a nie w negatywnym sensie, na to, że kiedy mówimy o współpracy wojskowej w ramach Unii Europejskiej, to ona musi być powiązana ze współpracą w NATO, prawda? Dlatego, że trudno sobie wyobrazić sytuację istnienia jakichś dwóch równoległych systemów zbrojnych. Zbyt energicznie gestykulowanie się mi przesunęła kamera. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której mielibyśmy dwa systemy zbrojne, jeden współpracujący w ramach Unii Europejskiej, drugi w ramach NATO, więc to musi być ze sobą powiązane. Zresztą widać no, po zachowaniu tych najważniejszych państw europejskich, Niemiec, Francji, widać ewidentnie tutaj deficyty z takiego przywództwa czy zdolności wzięcia na swoje barki nie tylko korzyści wynikających z tego, że jest się dużym państwem, ale również pewnych obowiązków, czy powiedzmy kosztów, które należy z tym wiązać. Więc to są rzeczy, co do których na pewno w Europie będziemy musieli sobie, jak opadnie kurz bitewny, że tak powiem, porozmawiać, pozastanawiać się, jak można to pourządzać, żeby w sytuacjach zagrożenia działało to lepiej. Zresztą od razu jeszcze dodam, że tak naprawdę ta dyskusja dotycząca bezpieczeństwa europejskiego, ona dosyć mocno też rozgorzała po rozpoczęciu pandemii, prawda? Znaczy zaczęto mówić szerzej o czymś, co nazywane jest tak zwaną autonomią strategiczną, czyli czymś, co ma w ogóle zapewnić Europie większą zdolność do takiego samodzielnego funkcjonowania na arenie międzynarodowej. Nie tylko odporności na zagrożenia wojskowe, ale też trochę większego uniezależnienia się od tych globalnych łańcuchów dostaw, tego, żeby, nie wiem, zamknięcie portów w Chinach nie powodowało od razu, że nie można w Europie produkować samochodów, albo że nie mamy półproduktów do produkcji leków i tak dalej, prawda? Więc o tym się dosyć sporo mówi. Za chwilę pewnie zaczniemy widzieć efekty, no bo tak to bywa w życiu, że najpierw się trochę mówi, później się trochę planuje, później się to budżetuje. Efekty przychodzą trochę później, ale powiem Państwu, że jak na początku pandemii mówiono o tym, że przydałyby nam się magazyny takie europejskie, w których przechowywano by
respiratory i inne środki na czarną okazję, no to, to w tej chwili już część tych magazynów jest otwartych i zatowarowana, prawda? Więc jakby kiedy w czasie kryzysu migracyjnego z 2015 roku mówiono o tym, że powinniśmy mieć europejskie siły takiego szybkiego reagowania, że gdzieś trafia jakiś duży strumień migrantów i dane państwo nie ma wystarczającej liczby urzędników, żeby ich, brzydko mówiąc, obrobić, tak, tych migrantów, spisać, załatwić te wszystkie urzędowe rzeczy, no to już w zeszłym roku pierwszy taki korpus Frontexowy został puszczony w świat i w takich sytuacjach on również może być używany. Zresztą w tym w kryzysie, powiedzmy, w cudzysłowie, bo ten jak zupełnie inny kryzys, który mamy teraz, jeżeli chodzi o Ukrainę i uchodźców z Ukrainy, niektóre kraje z tej pomocy korzystają, prawda? Polska akurat tutaj nie wyraziła zainteresowania na razie, ale są takie kraje, które z tej pomocy Frontexu korzystają. Ja przepraszam, powiem coś takiego, że tak naprawdę ma pan jeszcze maksimum 6 do 7 minut, bo potem jeszcze chcemy mieć na jakieś ewentualne pytania oraz ja obiecałam nieopatrznie, a może opatrznie jednej komuś uczestnikowi, że w którymś momencie pan to zbierze w 3-4, jak ta osoba się wyraziła, główne punkty. Ja wiem, że to się tak nie da, ale mimo wszystko zmierzajmy powoli do końca. Tak, zmierzamy do końca w takim razie. To zostały nam jeszcze w zasadzie dwie kwestie, czyli mówiliśmy już o działaniach, które są podejmowane, jeżeli chodzi o ONZ. O NATO, no tutaj nie ma w zasadzie takich działań konkretnych, no bo to jest sojusz obronny, aczkolwiek być może widzieli Państwo 2 czy 3 dni temu media obiegła taka mapka, jak latają samoloty wywiadu elektronicznego przy granicy, wschodniej granicy NATO, więc to się dzieje, prawda? Mówiłem o wysyłaniu wsparcia większego na wschodnią flankę, to jest ta reakcja NATO. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to mamy też działania, ta reakcja jest wielopolowa. No po pierwsze mamy sankcje, które powoli prowadzą do takiej coraz pełniejszej blokady gospodarczej. Mówiłem o SWIFT-cie, ale proszę też zwrócić uwagę na tą blokadę dostępu do rezerw walutowych dla Banku Centralnego Rosji. To było naprawdę działanie niespotykane. W zasadzie nikt się też tego nie spodziewał, że to nastąpi. To bardzo poważnie utrudnia Rosji funkcjonowanie na rynku międzynarodowym. Mamy wsparcie, jeżeli chodzi o uchodźców. Mamy pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy realizowaną i na poziomie Unii Europejskiej. Tutaj pierwszy raz w historii Unia Europejska wyasygnuje pomoc finansową 1 miliard euro na zakupy uzbrojenia. Nigdy wcześniej tego nie robiono. To jest naprawdę niezwykły krok, że tak powiem, i to, że państwa się członkowskie do tego dogadały, też należy to docenić. Ale właśnie często to, że myślimy, że tutaj nie przekazujemy tych czołgów czy samolotów, to jakby sprawia wrażenie, jakby tej pomocy nie było. Ta pomoc jest i finansowa, z samego budżetu europejskiego 1 200 000 000 euro, ale też i państwa członkowskie bezpośrednio pomagają, przekazują to uzbrojenie, więc nie można powiedzieć, że nie ma tutaj wsparcia wojskowego, a jeszcze mamy zapewne wsparcie wywiadowcze, o którym mówi się trochę mniej, ale no, ta skuteczność działań niektórych armii ukraińskiej pewnie byłaby mniejsza. No plus mamy wizję jednak takiego miarowego, ale jednak odwrócenia się Europy od rosyjskich źródeł energii. To jest coś, co no pewnie byśmy chcieli, żeby to się szybciej działo, choć znowu chcemy, dopóki nie do końca, pewnie jeszcze przekładamy to na koszty, z jakimi to się może wiązać. Niemniej jednak długofalowo, jeżeli faktycznie uda się Europie odłączyć od rosyjskich źródeł energii albo zminimalizować ich udział w naszym miksie energetycznym, no to to będzie oznaczało bardzo poważne, właśnie długofalowe osłabienie budżetu rosyjskiego. I warto też pamiętać, że wszystkie te działania, które są podejmowane w Unii Europejskiej, to są działania, które są podejmowane jednomyślnie. Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa to jest ten sektor, który wymaga jednomyślności, więc pomimo tego, że słyszymy o niesnaskach, że państwa się nie zgadzają, to jednak od 2014 roku co pół roku te sankcje są jednomyślnie przegłosowywane. No i to, co od lutego tego roku nakładane jest, również jest jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie akceptowane. Więc trzeba mieć świadomość, że to tutaj pomimo mówienia różnych rzeczy, to jednak jak dochodzi do głosowania, to państwa członkowskie za tym głosują.
No i zbiorczo już może tylko powiem o tych perspektywach rozszerzenia. Otóż tu mamy taką trochę paradoksalną sytuację, bo zobaczcie, z perspektywy procesu rozszerzenia przyjęcie teoretycznie Ukrainy do NATO byłoby znacznie prostsze niż przyjęcie jej do Unii Europejskiej. W NATO nie ma specjalnie rozbudowanych wymagań przyjęcia. Tutaj jak zobaczycie na mapy państw, które mamy tak na marginesie, pamiętacie to wcześniejsze pytanie, które państwa są w NATO, a nie było ich tutaj na mapie, to można wpisywać na czacie, bo chyba nikt się jeszcze do tego... Było, USA i Kanada. Okej, to mi przeleciało, tak, no to super. Tutaj na tej mapce widać trochę więcej, więc widzicie też, że Islandia jest, która nie jest europejskiej zresztą, i Grenlandia, to też taka ciekawostka, jako terytorium Grenlandia, terytorium należące do Danii, jako terytorium nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest członkiem NATO. Więc tutaj przyjęcie byłoby teoretycznie proste dosyć, bo mamy choćby takie kraje jak Albania czy Macedonia Północna, którym daleko jeszcze do bycia członkami Unii Europejskiej, a są w NATO. Natomiast zasadniczym problemem jest wojna. Właśnie z racji tego, jak działa artykuł 5, trudno sobie wyobrazić przyjęcie do NATO kraju, który jest po prostu w stanie wojny. Więc odpowiedź tak naprawdę o perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO przyniesie to, jak zakończy się ten konflikt. I to wtedy będziemy mogli dywagować, czy to jest możliwe, bo to też będzie zależało, jakim krajem będzie Rosja po tej wojnie, prawda? To też tutaj będzie istotne. Ale trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli Ukraina by nie weszła do NATO, bo to poza wszystkim, to przede wszystkim też jest decyzja samej Ukrainy, prawda? To nie jest jakby tylko kwestia, czy my ich chcemy, czy nie, ale też czy Ukraina na pewno do tego NATO będzie chciała wejść, jak ewentualnie porozumie się z Rosją w traktacie pokojowym, prawda? To też tutaj jakby jest, pierwsza decyzja jest po stronie samej Ukrainy, ale warto pamiętać, że są inne formaty współpracy również, prawda, znaczy nie trzeba być w NATO, żeby mieć współpracę z NATO i to dosyć rozbudowaną, więc o tym warto pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to tutaj ten proces przystępowania, Polska przystępowała do Unii mniej więcej 10 lat i zasadniczym problemem, jeżeli chodzi o zostanie członkiem, jest to, że to jest związane po pierwsze z dostosowaniem swojego prawa i mechanizmów, które mamy w kraju, po drugie z dorobieniem się trwałych, stabilnych, demokratycznych instytucji, zmniejszenia korupcji i tak dalej. To są problemy, dzisiaj oczywiście o nich nie myślimy, tak, bo jest wojna na Ukrainie, ale to są problemy, z którymi Ukraina się zmagała, prawda? Tak samo jak zresztą część państw Unii Europejskiej się też w dużej mierze z nimi zmaga. Mało tego, doświadczenia polskie i węgierskie pokazują, jak istotna jest właśnie ta stabilność tych instytucji demokratycznych, więc na pewno zanim Ukraina zostanie przyjęta, to Unia Europejska wewnątrz też będzie musiała odbyć bardzo szczerą dyskusję, co robić z tymi mechanizmami reagowania na naruszenia wartości europejskiej. Prawda? To jest, no, tak jak mówiłem wcześniej, i kazus Węgier i Polski tutaj jest bardzo pouczający i to może wpływać na niekorzyść perspektyw ukraińskich, jeżeli chodzi o członkostwo, albo raczej zapobiegać takiemu pośpiesznemu przyjęciu. Natomiast to, co myślę, jest do zrobienia, no to jest danie Ukrainie jednak jasnej perspektywy na członkostwo, dlatego że Unia jak na razie przynajmniej nie jest sojuszem o dużym komponencie wojskowym i zostanie krajem kandydackim, czy uzyskanie statusu kandydackiego nie będzie raczej problemem. Zresztą, proszę Państwa, no, status kandydacki ma Turcja, prawda, od 1989 roku, która raczej się członkiem Unii Europejskiej nie zostanie. Status kandydacki ma Serbia, prawda, która też dużo wskazuje na to, że raczej w najbliższym czasie nie ma szans na akcesję, też patrząc na reakcję i choćby nie wprowadzenie sankcji na Rosję, prawda. Więc myślę, że danie sygnału Ukrainie, że jest, ta droga jest dla niej otwarta, to jest coś ważnego i tutaj myślę, że trochę niestety państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zdały egzaminu, że do tej pory nie otworzono tutaj drzwi, mówiąc potocznie, zwłaszcza, że rozpoczęcie procesu akcesji, wiadomo, że on i tak będzie mógł się rozpocząć dopiero po tym, jak wojna się zakończy. Nikt nie będzie teraz jeździł na Ukrainę i negocjował, co tam trzeba zmienić w prawie i tak dalej, prawda? To jest raczej pewien symboliczny krok, który spokojnie państwa członkowskie, musi być tutaj zgoda państw członkowskich, to jest jasne, to nie jest, to Komisja Europejska tego nie daje, to państwa członkowskie muszą się na to zgodzić, więc myślę, że to się wydarzy pewnie
w jakiejś tam raczej bliższej niż dalszej, przyszłości. Mam taką nadzieję przynajmniej. Okej, no to to już mówiłem. A teraz tak, ta próba zsumowania tego w te cztery najważniejsze zdania. No powiem tak. Wnioski są takie. Część tego systemu bezpieczeństwa działa nie najgorzej. I ja optymistycznie patrzę na to, jak to działa na poziomie europejskim i na poziomie NATO. Poziom globalny jest martwiący niestety, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że to nie tylko Rosja, ale że mamy też za plecami Chiny, które tutaj również chcą trochę przewartościowania stosunków międzynarodowych. Co prawda Chiny inaczej niż Rosja do tej pory przynajmniej nie stosowały, nie posługiwały się taką czystą siłą militarną, posługują się bardzo brutalną siłą ekonomiczną. Natomiast to jest jednak dążenie do podporządkowania ekonomicznego, a nie wojskowego, inaczej niż robi Rosja. I w tym sensie Chinom jakiś format współpracy międzynarodowej będzie potrzebny. Jakaś platforma współpracy międzynarodowej będzie potrzebna, bo wyzysk ekonomiczny też opiera się na umowach międzynarodowych, prawda? Więc ten system jakoś tam będzie im potrzebny, ale Chiny oczywiście są tym krajem dużym, ważnym, bogatym, który również niestety będzie przyczyniał się do destabilizacji tego systemu. I tutaj, prawdę mówiąc, nie jestem jakimś wielkim optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość ONZ-u takiego, jakim znamy dzisiaj. I chyba to ryzyko zmiany modelu współpracy międzynarodowego jest realne. To jest zresztą też kwestia, o tym warto myśleć w Polsce, że musimy naprawdę dbać i pilnować, abyśmy, jeżeli ten system globalny zacznie się zmieniać, abyśmy wylądowali w tym obozie, w którym, który jest demokratyczny i który hołduje tym zasadom, według których chcielibyśmy żyć. Więc to jest wyzwanie, które nas czeka. Jeżeli chodzi o perspektywę członkostwa, no to tak jak powiedziałem, dzisiaj przed zakończeniem tej wojny to jest trochę wróżenie z fusów, jak to może wyglądać. Na pewno jeżeli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, to jest coś, co jest do zrobienia, choć być może z pewnymi zmianami w samej Unii Europejskiej, bo Ukraina to też jest bardzo duży kraj terytorialnie, ale też liczny, 44 miliony ludzi, więc to też jest pytanie o mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, czy to by nie należało się zastanowić nad jakimiś modyfikacjami. Nie jest to proste, ale to jest, myślę, do zrobienia. Jeżeli chodzi o członkostwo w NATO, no to tutaj ta kwestia militarna też jest istotna, no ale znowu, bez zakończenia konfliktu to jest temat raczej wirtualny. No dobrze, to z mojej strony tyle. Już w ekspresowym tempie ta końcówka była. No. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no oczywiście takie pytania, niech Pan nam to powie w czterech punktach, to wiadomo, że przy tak straszliwym poziomie w tej chwili komplikacji i tych wydarzeniach, z którymi mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą, no nie, tu nie ma czterech punktów, w których się da odpowiedzieć na to, co, jak to powinno działać, jak to zadziała i co z tego dalej będzie. Ale tu na koniec jest takie pytanie, już nie będziemy na ten temat rozmawiać, ale wydaje mi się, że w obliczu tego, co Pan mówił o tym, że właśnie ten globalny system z Chinami, nie wiem, Indiami i Rosją, że on w tej chwili wyraźnie się rozchwiał i po prostu no, pokazał swoją tutaj brak swojej funkcjonalności w takiej podstawowej rzeczy, prawda, jak właśnie rozpoczęcie wojny agresywnej, która teoretycznie jest zakazana, więc trochę jest pytanie o to, na ile my w Europie, no i też rozumiem, że w ramach NATO możemy tutaj to bezpieczeństwo sobie zagwarantować, no bo wszyscy sobie zadajemy pytanie, Pan na pewno też i ciekawa jestem, jak Pan na nie odpowiada i to będzie taka już punkt końcowy, mianowicie czy my możemy się czuć bezpiecznie. Czy Polska jest bezpieczna? O, takie pytanie zadam, bo to pytanie mi zadaje mój brat, który mieszka w Stanach i mówi, kurczę, nie wiem, czy mam przyjechać do Polski, czy nie. Koleżanki z mojego rodzinnego miasta mówią, hej, jesteś w Warszawie, to pewnie lepiej wiesz, czy naszych synów wezmą do wojska. No i wie pan, no jest to pytanie, z którym się po prostu co rano
wszyscy budzą. Więc czy my jesteśmy bezpieczni? Znaczy, to gdybyśmy oczywiście mieli, no bo problem z udzielaniem takich odpowiedzi zero-jedynkowych jest to, że tam od razu należałoby 10 gwiazdek postawić, żeby to rozumieć, prawda? Więc mogę powiedzieć, że na pewno ten poziom bezpieczeństwa jest znacznie mniejszy dzisiaj niż był jeszcze rok temu albo na przykład 15 lat temu. Natomiast raczej nie ma żadnego takiego zagrożenia bezpośredniego. Znaczy, nawet jeżeli spojrzymy na potencjał Rosji, jeżeli spojrzymy na to, jak doszło do wojny na Ukrainie, no to nie ma żadnych działań, które by wskazywały na przygotowywanie się czy rozszerzenie tych działań na zachód, prawda, wojennych. To nie jest prowadzenie wojny, choć dużo się oczywiście mówi o cyberdziałaniach i tak dalej, ale Ukraina też pokazuje, że wojnę prowadzi się jednak cały czas tymi metodami tradycyjnymi. Czołgi i tak dalej, piechota. I tutaj wydaje się, że tego zagrożenia nie ma. No oczywiście tak zawsze gdzieś z tyłu głowy można mieć to zagrożenie wojną atomową, ale też raczej je traktujemy trochę wirtualnie, bo to też nie jest środek do rozwiązania czegokolwiek, prawda? Więc raczej nie spodziewam się, żeby to dziś tutaj mogło się pojawić. To w tyle perspektywie krótkoterminowej, prawda? Natomiast oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić scenariusze, gdzie długoterminowo te nasze bezpieczeństwo zarówno się polepszy, jak i się pogorszy, prawda? No bo z jednej strony liczę na to, że to doprowadzi jednak do utwardzenia tego sojuszu wojskowego, jaki mamy, i wzmocnienia jego i zbudowania bardziej stałej i silniejszej obecności, nie tylko amerykańskiej, ale w ogóle takiej przemieszanej obecności wojskowej na terenie państw członkowskich NATO. No ale oczywiście możemy sobie też wyobrazić taki pesymistyczny przebieg, w którym Rosja wycofuje się, rozbudowuje swój potencjał wojskowy dalej i za jakiś czas próbuje powtórzyć to, co robi teraz, tylko z uniknięciem błędów, które do tego doprowadziło. Oczywiście to będzie wymagało czasu i też na pewno będzie wymagało od nas trzymania ręki na pulsie i reagowania na to. I to na pewno jest lekcja, którą trzeba mieć z tyłu głowy, jak już się ta wojna też skończy, że raczej, ale wydaje mi się to dosyć oczywiste, prawda, że raczej jakieś złudzenia co do polityki rosyjskiej, przyszłości Rosji, a przecież przez wiele lat jednak myśleliśmy o Rosji jako państwo, w latach 90. to było wręcz naturalne myślenie o Rosji jako państwie, które z trudnościami, ale jednak być może na tą ścieżkę demokratyzacji się załapie. Później początki Putina to były takie powątpiewania, później pewność, że Rosja się tutaj zatrzymała, ale jeszcze być może jest tutaj możliwy jakiś odwrót. No teraz widzimy, że odwrotu raczej nie ma szans żadnych, no chyba że doszłoby tam do jakiegoś naprawdę solidnego przewrotu politycznego, no ale znowu to już jest trochę takie political fiction, rozmawianie o tym w tej chwili. Tak jest, tak, to jest to political fiction, no ale jak wiadomo, czasami takie scenariusze, które bardziej pasują do filmu political fiction niż do rzeczywistości, się sprawdzają. Ciągle jeszcze są w moim otoczeniu osoby, które liczą na to, że jakby w obrębie tej klasy sprawującej władzę i tej grupy oligarchów, generałów i tak dalej, że ktoś uzna, że im się to nie opłaca, no ale zobaczymy. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie to rozmawianie w tej chwili o tej wojnie, znaczy z jednej strony jest i o bezpieczeństwie jest trudne, no bo cały czas mamy w oczach te obrazy z Ukrainy, ale równocześnie no to jest bardzo dobry moment, żeby też samemu sobie zadać te różne ważne pytania i umieć odpowiedzieć na pytania uczniów i uczennic. Także bardzo dziękujemy. To był bardzo ciekawy wykład. Zapraszamy na 12, czyli przyszły tydzień, na maturzystów, no bo na razie ten świat jeszcze nikt guzika nie nacisnął i będzie matura, więc zarówno nauczycieli, jak i uczniów, uczennice zapraszamy. To jest świetne webinarium takie prowadzone przez Staszka Zakroczymskiego, który analizuje co roku, jakie zadania maturalne sprawiają młodym ludziom najwięcej kłopotów i dokładnie te typy zadań na tym webinarium będą pokazywane. No a Państwu bardzo dziękuję i ja mam nadzieję, że na następnym webinarium z Panem Błażejem to już będziemy mówili o tym, że jak po wojnie
można szybko przyjąć Ukrainę do Unii i że będzie jakiś pomysł na to, co zrobić, żebyśmy co parę lat nie mieli tego samego takiej imperialnej po prostu, takiej agresji wynikającej z jakichś imperialnych pomysłów i niedoszacowania wyraźnie siły przeciwnika i oporu. Także bardzo Wam dziękuję i Panu w szczególności. Dziękuję bardzo i życzę sobie to również takiego tematu jak najszybciej. Bardzo dziękuję, do usłyszenia i pozdrowienia dla Was nauczyciele, bo macie ciężko i uczniowie też mają ciężko, pamiętajcie o tym, nie tylko ukraińscy. Dziękuję bardzo, do widzenia.